Adam Komin, Andrzej Rostropowicz. Kolejny odcinek Cafe Redbox, który zaczynamy od losowania Pucharu Ligi. Tradycyjnie losujemy dwie drużyny, ponadto datę rozegrania tego meczu, godzinę i boisko, na którym będzie rozgrywane dane spotkanie. Lista uczestników jest już zamknięta, tylko te drużyny, które wysłały do nas maila, no, biorą udział w tym losowaniu, także no nie przedłużając, przekazuję Adamowi mikrofon, a ja tutaj się wejdę w rolę sierotki Marysi, która rozlosuje pary pierwszej rundy Pucharu Ligi, sponsorowanego, jeszcze raz przypomnę, przez Sushi Sen z ulicy Brynowskiej, restauracja oferująca sushi. I na pierwszy ogień. Tajfun. Godzina 20, boisko B. To jest piątek najbliższy, 10 kwietnia. Tajfun. Drugoligowy. Z zespołem sami swoi. Również o 20 w piątek. Tylko na boisku C. Kokociniec. SM Górnik. Kokociniec. A jego przeciwnikiem będzie... Euro Prestiż. No to tak już na dzień dobry nam los sprzyja. I boisko D. Godzina 20. Komandor. Albus. Z Albus. Coś Andrzej nie ma szczęśliwej ręki dzisiaj chyba. Albo ma dla drugoligowców, żeby wykończyć ekstra ligowców. I 21. boisko B. Chupacabra. Z? ZS1. ZS1. Mnie Bartek podgląda. Śląsk Katowice. Także widzicie, że wszystko jest według litery prawa. Śląsk Katowice. Z? Bad Boys. Bad Boys. I ostatni mecz w najbliższy piątek o 21:00, boisko D. Pap pod piątką. Piątką z? FC Zawodzie. Z FC Zawodzie. I teraz losujemy pary na piątek 17 kwietnia. Boisko B, godzina 20:00. Wyzwolenie. Wyzwolenie. Ekogaz. Wyzwolenie z Ekogazem. Na boisku C o 20. SM Silesia. SM Silesia. Pap szacun. Pap szacun. I na boisku D. Norma. Norma zagra z Lions. Z Lionsami. UTD. I o godzinie, ja przedtem chyba mówiłem 21, a wiadomo, że puchar, drugi mecz rozpoczyna się o 20:45. Atria. Atria. Atria, tak. Atria zagra na boisku B. Z Hungerbudem. Boisko C. Finimondo. Finimondo. Orzapak. Z Orzapakiem. Orzapak Team. I ostatni mecz 17 kwietnia. Maximus. Maximus. Z. Sigma. Sigma. Dara. I ostatnie pary na piątek 24 kwietnia, godzina 20:00. Projekt. RR Projekt. Z. MM Serwis. MM Serwis. O godzinie 20 również na boisku C. AKF. AKF Profi Auto. Z zespołem Orika.
Orica. Orica to w pucharze ma szczęście zawsze. Sports Pub? W losowaniu przynajmniej. Sports Pub. Zagra z Inwetem. To o 20, a o 20.45 boisko B. Bonito. Bonito Murcki. FC Inter City. Z FC Inter City, który tak dobrze sezon rozpoczął w tym roku. Pit Stop Service. Pit Stop Service z FC Ponalewce. FC Ponalewce. I kolejna para. MPFC. MPFC. Trzynastka. Z trzynastką. I to już jest wszystko. Adam Komin, Andrzej Rostropowicz. Teraz ta główna część Kafe Redbox. No, za nami święta, święta, święta i po świętach, ale zanim były święta, to była kolejka ligowa, no strasznie deszczowa, śnieżasta, można powiedzieć, brzydka pogoda, no ale graliśmy na Rapidzie. No graliśmy w czwartek, gdzieś tam przeszło nam przez głowę odwołać kolejkę, tak jak zresztą w Poznaniu odwołali, ale gdzieś nauczeni, pamiętam w zeszłym roku też, żeśmy kiedyś kolejkę odwołali ze względu na opady śniegu i dostało nam się po głowach, że przecież nikt nie jest z cukru, że wszyscy chcą grać. Także w tym roku, też zresztą przed meczami rozmawiałem z kapitanami wszystkich drużyn, wszyscy gremialnie mówili, że przecież nic się nie dzieje, trochę śniegu nikomu nie zaszkodzi. Zawsze to jakieś, w cudzysłowie, urozmaicenie. Także odbyła się pełna kolejka, nic się nie stało. No faktycznie ten deszcz, śnieg właściwie przestał padać równo o 20, także wszystko żeśmy rozegrali. Emocji nie brakowało, jak zresztą za chwilę będziemy o tym mówić i oglądać. Co prawda oglądać niedużo, bo ze względu właśnie na te bardzo niekorzystne warunki, no, nasz operator nie bardzo miał jak kręcić, bo to się mijało z celem, także tych urywków trochę jest mniej w tym tygodniu, ale obiecujemy, że jak się pogoda poprawi, to nadrobimy i będziecie wszyscy siebie mogli oglądać. Hungerbud Allboys, Orica Minowa Atria, to są mecze z 30. No oba niezwykle zacięte, dramatyczne, no zakończone zwycięstwem odpowiednio Hungerbudu i Atria, ale tylko jedną bramką. Hungerbud wygrał 3-2 tylko, a 3-0 prowadził i potem wielka pogoń Allboysów, no niestety nieudana. Niestety dla Allboysów, oczywiście dla Sebastiana, jego kompanów, ale duże słowa uznania za to spotkanie. No natomiast Hungerbud, największe słowa uznania chyba dla Mariana, który mimo, ja tu po raz kolejny może wypomnę mu lata, ale też tym razem wypomnę mu też przecież niewysoki wzrost, a jeżeli Marian strzela głową bramki, no to drużyna musi wygrywać. I skromnie czy nieskromnie, ale 3 punkty dopisuje do swojego konta. I tak jak zawsze Hungerbud potwierdza to, że będzie jednym z głównych faworytów. No a tutaj Atria pierwsze punkty w Ekstralidze historyczne, no bo pamiętamy, to jest ich pierwszy sezon tutaj w najwyższej klasie rozgrywkowej. No i starzy, dobrze znajomi Dariusz Pinczak, Kamil Kłobukowski, jeden i drugi pochad w triku, no to nie mogło się inaczej skończyć. Natomiast no ogranie dobrze startującej w tym sezonie Oriki Minowy, no to ma swój wydźwięk. No Orica w tym sezonie jest poukładana bardzo fajnie od samego pierwszego spotkania. Tu mówię o składzie, o tej organizacji, to już taka pełna profeska, także szacun. Natomiast Atria, no, o ile Dariusz Pinczak zawsze strzelał kupę bramek, to Kamil niekoniecznie i takie miłe zaskoczenie, hat-trick zaraz na początku sezonu. To pokazuje, że forma jest i forma jak najbardziej na Ekstraligę i że ten zespół, no jak to Beniaminek, pewnie będzie bił się utrzymanie, ale ma duże szanse na to, żeby tą walkę zakończyć sukcesem. Świetnie zaczął sezon Bonito Murcki, to był pierwszy jego starcie, to starcie z 31, no i pokonali oni nie byle kogo, bo K-Designer, tutaj naprawdę dramatyczny mecz, przy 3-2 dla Bonito, K-Designer nie strzela karnego, świetny cały mecz w wykonaniu braci Jokel, no szczególnie ten Łukasz Bramkarz, no zatrzymywał raz za razem K-Designer, no i niespodzianka, czy jednak można mówić o tym, że Bonito będzie jednym z głównych faworytów do medali? No patrząc, świeżo mamy zakończony sezon na hali, to raczej niespodzianka, bo tam raczej Bonito nie błyszczało, aczkolwiek od pewnego momentu, jak zaczęli wygrywać, to nikt ich nie potrafił zatrzymać. No nie było tam braci Jokel właśnie. Tak, no natomiast wracając do bramkarza, no ja tutaj
tutaj akurat za nim optowałem, no ale ktoś mnie przegłosował za innym bramkarzem do szóstki kolejki, bo naprawdę nawet według słów kapitana K-Designer Szymona Trzecioka, to chyba, to on mu naliczył, że chyba z 50 strzałów obronił, no to same liczby mówią za siebie, no naprawdę kapitalny jego mecz, a że koledzy z przodu pomogli, to jest pierwsze zwycięstwo, pierwszy mecz, 3 punkty, no tylko tak dalej. WSD Lions również pierwszy mecz i również pierwsze zwycięstwo, podobnie jak Bonito WSD. Daniel Kowalski strzelił 4, wygrana 6-1. No znacznie korzystniej wyglądało WSD niż na hali ostatnio. Korzystniej niż na hali, aczkolwiek Lionsi bardzo dobry mecz zagrali. Do przerwy tylko 1-0, a potem te 4 bramki to chyba w przeciągu 7 minut. To są takie, ten zespół gra tak nierówno, że jak już coś się zacznie sypać, to ja pamiętam poprzedni mecz Lionsów, oni też pierwsze chyba 5 minut przegrywali 4-0, a mecz też chyba przegrali 1 czy 2 bramkami, także oni potrafią grać. No czegoś tam brakuje, ale Łukasz Łata nie śpi. W mailu dostałem informację o wzmocnieniach. 2 zawodników będzie dopisywał, także i to znanych zawodników, ale o tym się przekonacie. Także myślę, że będzie lepiej. Również pierwszego wygrana SM Silesii nad Komandorem 1-0, Maciej Domisiewicz w 27 minucie. No to taki rewanż, może nie srogi, bo ten wynik jednak nie jest wysoki, natomiast no, każdy punkt zdobyty w Ekstralidze ma swój oddźwięk. Rewanż za zeszły sezon, gdzie potykały się te dwie drużyny w pierwszej lidze, bodaj grupie A, i chyba jeszcze były mecz w Pucharze. Wszystkie te mecze wygrała ekipa Szenowskiego. No tutaj niestety porażka, no i jeszcze dodatkowo kontuzja Kalisza, tego jednego z najważniejszych defensorów tej drużyny. No same problemy na głowie Szyny, musi je jakoś rozwiązać. No mecz, taki typowo mecz walki, tam naprawdę kości trzeszczały, ale wszystko w granicach rozsądku i gdzieś tam bez złośliwości zbędnych, także no mecz, bardzo fajnie się na to patrzało, ja oglądałem go prawie w całości. Jedna bramka, co pokazuje, jest rzadkością w ogóle w Redboxie i na małych boiskach, żeby mecz zakończył się tylko jedną bramką. No SM Silesia, czy był mocniejszy o tą jedną bramkę? Może tak, może nie. Tak się zakończył i to trzeba przyjąć. No natomiast Komandor pomimo tego, że jak SM Silesia też jest Beniaminkiem, to pokazuje, że łatwo skóry nie sprzeda. Na razie 2 mecze, 1 punkt, ale z tą grą myślę, że będzie lepiej. Tylko co zrobią, żeby załatać tą dziurę po Kaliszu? Czas pokaże. K-Designer po porażce z Bonito pozbierało się w meczu z Tauzenem United. Łatwo nie było, no ale są wreszcie punkty. No i ten tydzień jako tako wygląda, bo jakby były 2 porażki, to naprawdę cienko by ta sytuacja, pozycja wyjściowa przed kolejną częścią sezonu właśnie Trzecioka i spółki wyglądała. No masz rację, nieciekawie to na razie wygląda w Tauzenie. No 3 mecze, 1 punkt, raptem uciłane, aczkolwiek wynik z K-Designer pokazuje, że i tutaj się myśli o tym, żeby tą grę poprawić. No ale początki są trudne, zobaczymy jak będzie dalej. Tych Beniaminków trochę nam się tu namnożyło. Każdy będzie walczył o to, żeby zostać w tej Ekstralidze, bo to przecież po to się tutaj awansuje. A jak będzie do końca sezonu, no to będziemy widzieć. No, ciekawy był ten mecz Tauzena, no 4-4 jeszcze na chwilkę przed końcem spotkania. No cóż mogę powiedzieć, no czekamy na rozwój wypadków. No i ostatni mecz ekstraligowy, Europrestiż KTG, 5-1 wygrana Europrestiż. No KTG tym samym po 2 wygranych przegrywa. Ale to i tak, jakby ktoś powiedział przed sezonem, że po 3 meczach będziecie mieć chłopcy 6 punktów, to każdy by po prostu bujał w obłokach, bo naprawdę start KTG rewelacyjny. Tak, ten zespół dużo gra, nie tylko u nas i to widać zaraz, że zresztą ja od chyba 2, 3, 4 sezonów mówiłem, że oni grają coraz lepiej, ci chłopcy dojrzewają i życiowo zapewne, a i piłkarsko, stąd efekty zaraz. I gdzieś tam lepsze wyniki, aczkolwiek z Europrestiż przegrać 1-5 to nie wstyd. Zwłaszcza, że ten mecz z minuty na minutę wyglądał lepiej dla KTG, bo wynik został ustalony w pierwszej połowie. Co ciekawe, po zmianie stronnik już bramki nie strzelił i wynik się utrzymał. Ale tak jak mówię, zgromnie jest najgorzej, a wręcz przeciwnie, coraz lepiej. No i ta tabela, właśnie mamy Europrestiż na czele, jest SM Silesia na drugim miejscu, Hungerbut, który ma komplet punktów, na dole tabeli Kokociniec, Lions, Estunik, no Kokociniec to chyba tam chwilowo jest w strefie spadkowej.
No jeden mecz tylko rozegrany, akurat porażka ze składem, nie trafili w ogóle. Pamiętamy, że bez zmian, druga połowa, jakieś tam drobne utarczki między sobą, ale to podejrzewam, zespół ten szybko z tego dołka wyjdzie i jeszcze pokaże, że będzie się liczył w walce o górne rejony tabeli. Zaplecze Ekstraligi, Vision Express Premium Appetite. No Vision Express po dwóch porażkach na otwarcie wreszcie wygrywa. Piotr Aniśko na 3-2 strzeli w 41 minucie. No boląca chyba porażka dla Premium, bo oni celowali, chyba dalej celują w podium, no ale z Vision nacięli się. Tu jak tak patrzę tutaj w tabelę, tylko jeden zespół na razie padł pod piątką, nie stracił jeszcze punktów. Także tutaj walka będzie toczyć się do samego końca, także myślę, że ta porażka w sumie tam nie za wiele przeszkodzi zespołowi Premium w tym, że będą się liczyć w walce o awans, bo patrząc na skład tego zespołu, to tak musi być, bo... No pół drużyny z Ratusza Katowice. Bo to taki dawny Ratusz, troszkę przekształcony w Premium, a więc z ciekawością będziemy patrzeć na kolejne tego spotkania. No podoba mi się Vision, bo pamiętamy jakoś dwa poprzednie sezony Vision bardzo źle zaczynał. Cudem się ratował przed spadkiem tam w tych rundach rewanżowych, które wtedy jeszcze były. No a tutaj od początku pokazuje, że powalczyć może z każdym i to jest fajne. Nie potrafi póki co zaskoczyć Norma Katowice, która przegrywa z Pabem Szacun Katowice 2-1. Co ciekawe, przez 45 minut tego meczu był wynik bezbramkowy. No potem się zaczęło strzelanie. Najpierw jedna, potem druga bramka dla Szacunów. Ci młodzi napastnicy właśnie tego zespołu. No Sokół wraca do drużyny Normy. Tomasz Sokołowski, no jeden z tych najlepszych goleadorów w historii Redboxu w Katowicach. Natomiast no wystarczyło czasu tylko, żeby strzelić jedną bramkę. No i druga porażka stała się faktem, jednak jest przeskok między w drugą ligą, którą Norma no, bardzo dobrze sobie radziła, jeszcze w pucharze świetnie grała, no a pierwszą ligą, gdzie tutaj na razie ten start jest nieciekawy. No nie wiem, nie miałem okazji porozmawiać jeszcze z zawodnikami tego zespołu, czy to składnie dopisuje, czy po prostu fal start. No zobaczymy, no natomiast jestem po raz kolejny zbudowany formą Papszacun, bo to taka niepozorna drużynka, która, zresztą mówiliśmy już o tym, podobno nie trenuje, nie gra sparingów, a przychodzi na mecz na Redboxa i wygrywa, i zdobywa punkty, może być spokojna o środek tabeli. Każdy ma swoje sposoby, żeby zaistnieć w Redboxie. Auroland Pap pod piątką, no nie doszedł jednak do skutku transfer tego bramkarza do Aurolandu, o którym mówiliśmy tydzień temu. No i znowu podobny mecz jak każdy chyba z udziałem Aurolandu, w którym nie ma nominalnego bramkarza. No wszystko fajnie wygląda w polu, natomiast no nie da się bronić takich strzałów jak tu na przykład Piotra Zmysłowskiego, 4 gole. Normalnemu człowiekowi z pola to musi być fachowiec, który dobrze się czuje między słupkami, a nie ktoś na siłę w roli strażaka. No jest przegrana, pod piątką ciągle wysoko, ciągle wygrywa, no Kwiotek szczęśliwy. Kwiatek szczęśliwy, nawet dzisiaj do mnie dzwonił i nieszczęśliwy tylko z tego powodu, że on sam nie gra, bo ma kontuzję pleców, ale pod jego wodzą i przy jego obecności zawsze na Rapidzie zespół zdobywa kolejne punkty. Tak jak wcześniej powiedziałem, to jest jedyny zespół w pierwszej lidze, który jeszcze tych punktów nie stracił. 3 mecze, 3 zwycięstwa, a więc jak najlepsza droga do najwyższej klasy rozgrywkowej. Zobaczymy, czy Auroland w końcu znajdzie tego bramkarza, ciągle się to ogłaszają. No miejmy nadzieję, że tak będzie, bo to naprawdę potencjalnie drużyna na medal. Demetrix Węglosmiech na starcie dwóch drużyn, które spadły i chcą od razu po tym jednym sezonie powrócić do grona najlepszych. Naprawdę dramatyczne spotkanie, 3-2 Demetrix, potem 3-3 Paweł Olszynka, no i w 48 minucie grając w osłabieniu właśnie ten sam zawodnik przechyla szale zwycięstwa na swoją stronę. Węglosmyk wygrywa, Węglosmyk jest liderem, no i Węglosmyk jest blisko myślenia o tym, żeby powrócić do Ekstraligi. Znaczy oni myśleli, to już chyba w przerwie myśleli, że po to startują wiosną, żeby czym prędzej powrócić do Ekstraligi. Tutaj tylko potwierdzają to, że są mocni, ale mnie też się podoba Demetrix, bo wydawało się, że ta drużyna weteranów, ja tutaj też nie chcę nikomu lat dodawać, czy jakoś postarzać kogoś, no ale to zespół, który w naprawdę niewiele zmienionym składzie, ten trzon drużyny jest cały czas taki sam, walczy w Redboxie od roku 2007, jak łatwo policzyć, to już 8 lat minęło, 16 sezonów i wydawało się, że oni po spadku jakoś odpuszczą,
że będą tak jakoś, nie wiem, pogodzą się z losem pierwszoligowca, a tu się okazuje, że nie, że oni dalej chcą wrócić klasę rozgrywkową wyżej i szacun, że mimo tych upływających lat serca do walki im nie brakuje i grają jak równy z równym z bądź młodzieżą z innych zespołów. Węglosmyk, kandydat na mistrza? No, jak patrząc w tabelę, to na razie tak. SWA kup telefon po tej porażce właśnie na otwarcie z Aurolandem. SWA pozbierało się, mocno przetrzebili bramkę kup telefon. 6 bramek strzelił Kamil Byrski, tam już było 7-1 do przerwy. 10-2, no i chyba najlepsze z możliwych odbudowanie swojego zaufania w swojej umiejętności po tej, może nie klęsce, ale na pewno bolesnej porażce z Aurolandem. No ja to mówiłem tydzień temu w programie, że rozmawiałem z Darkiem Pacyłą, on tam nie robił problemów z tej porażki. Mówi, praktycznie całą zimę nie sparowali, nie spotykali się i zapłacili za to frycowe. Mają nauczkę na przyszły raz, że warto czasem na naszą stronę w przerwach między sezonami wejść i poczytać te ogłoszenia o chętnych do grania sparingów, bo warto się spotkać, pograć, żeby potem nie zaliczyć tej pierwszej wpadki, no a tu zaraz widać drugi mecz. Co prawda tak się gra, jak przeciwnik pozwala, no a tutaj kup telefon pozwolił na dużo, no ale też trzeba to wykorzystać. No, nie zawsze jest tak, że przeciwnik jest słabszy i drużyna to potrafi wykorzystać. Tutaj SWA pokazało klasę i można powiedzieć dobiło rywala. No 10-2 mówi samo za siebie. Przy okazji WWW straciło swojego kapitana na 2 mecze. No widać nerwy były jakoś tam głębsze niż rozsądek. No ale sam przyszedł po meczu, mówi, że niepotrzebnie, no ale co zrobić? No jak się dostaje tak w łeb, to te nerwy właśnie mogą puścić. No właśnie puściły Marcinowi nerwy właśnie to w starciu z Premium Appetite. 6-3 wygrana Premium Appetite. No 2 porażki, kup telefon w tym ostatnim tygodniu. Na Premium się pozbierało, 3 bramki strzelił Łukasz Niedźwiecki. Kolejny gracz, którego znamy z ratusza. Tak, dokładnie. No zespół, cóż tu powiedzieć... Też jakieś kłopoty organizacyjne na początku sezonu, stąd może ta porażka z Vision, a tutaj co mecz większy porządek. No i Grzegorz Misterka i Michał Fetler, no to są znane nazwiska w Redboxie i to oni, i Łukasz Niedźwiecki to oczywiście, bo to chyba najlepszy snajper w tej drużynie, no oni będą ciągnąć ten zespół w górę tabeli. Na razie uciągnęli na 3. miejsce, ale myślę, że to na tym się nie skończy. 13 zakłady mięsne, 4-2, 13, no chyba to jest jak nie największa sensacja tego tygodnia. To na pewno spora niespodzianka, gdyż jest to pierwsza porażka w Redboxie zakładów mięsnych, które zeszły sezon bodaj tylko 2 remisy, komplet 11 zwycięstw. W Cuglach zdobyte mistrzostwo drugiej ligi grupy B, tutaj pierwszy mecz na otwarcie również wygrana. Teraz przegrywając 13, którą pokonali 2 razy, raz walkowerem co prawda, ale 2 razy pokonali w zeszłym sezonie. No ten tydzień można nazwać taki tydzień rewanżów, bo i Silesia się Komandorowi zrewanżowała i teraz 13 zakładom mięsnym. No nie można nigdy być pewnym zwycięstwa w Redboxie. No tak jak powiedziałeś, rewanżów, i ja dodam udanych rewanżów, bo wszystkie były na korzyść drużyn, które kiedyś przegrywały. No może taki zimny prysznic był potrzebny, bo to jak się wygrywa tyle spotkań i to tak bez większej historii, to człowiek już tak gdzieś tam w głowie to siedzi, że idziemy, wygrywamy kolejne spotkania, a jak tu pokazuje pierwsza liga, to nie jest druga i tutaj do meczy trzeba się przyłożyć. Tak jak mówię, chyba się nic nie stało, bo tutaj wszyscy tracą punkty, natomiast taka nauczka, taki właśnie wspomniany zimny prysznic, to chyba dobrze tylko zrobi temu zespołowi. No i dobrze na pewno zrobiło 13, bo pozwolił wierzyć w swoje umiejętności. Tak, dokładnie. Ten zespół też po 3 spotkaniach ma 2 zwycięstwa i porażkę, także nic tu nie jest jeszcze przesądzone i tu kupę drużyn włączy się do walki o awans. Ciężko będzie się włączyć Sewitelowi, który na początku sezonu ma spore problemy kadrowe. Przegrał z Inwetem 3-4. No i właśnie Sewitel zamyka tabelę, gdyż w 3 meczach dał już 1 walkowera. No Inwet wreszcie wygrał po tych 2 remisach na otwarcie, teraz zwycięstwo. Też ciekawe, jaka będzie przyszłość Inwetu, czy środek tabeli, czy może jednak to będzie ten sezon, w którym zrobią krok naprzód. No wreszcie, kiedy zrobią krok naprzód, bo my co sezon ich stawiamy w roli faworyta, co sezon mówimy, że są bardzo mocni na papierze, co sezon oni faktycznie ten skład mają, jak tak spojrzeć i przejrzeć, to kilku zawodników, no niezłych grajków, a mimo wszystko gdzieś tam
jakoś coś nie wychodzi od tego spadku z Ekstraligi. Mają ciężko, no ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tą grę poprawić i niech Wojtek Antoszek na współę z Sebastianem Dobrosiem pociągną ich do przodu i wzwyż tabeli, bo myślę, że szóste miejsce to mimo wszystko i tak jest za mało jak na tą drużynę. Jednym z tych dobrych Greków jest Rafał Daniel, który strzelił hat-tricka, węglosmyk, pap pod piątką, ale tutaj wszyscy są na styku. Tutaj wszystko się może zdarzyć, jeszcze tak jak wspomnieliśmy. Cieszy powrót Rafała Daniela, bo on się zmagał z kontuzją. Dobrze, że o tym przypomniałeś i wspomniałeś, bo to na pewno takie żądło inwetu, którego bardzo w tym zespole brakowało. Druga liga, grupa A, FC Zawodzie, ZS1 Katowice, Sigma Dara Tyskie i FC Intercity Cup Gemini. To są wszystko trzy mecze z 30. No na pierwszy plan przede wszystkim no świetny mecz pomiędzy Sigmą a Tyskimi. Remis 1-1, Skalik i Adrian Sopicki trafiali do siatki. No Sigma pokazała, że jak nikt na nią nie stawia, to po raz kolejny zresztą pokazała, jak nikt na nią nie stawia, nie są faworytami, to potrafią utrzeć nosa Tyszanom, no którym my tu już przed sezonem złoty medal daliśmy. No, dodam, że kapitan Sigmy nie bardzo był zadowolony z tego wyniku, bo według jego słów mieli jeszcze okazję na to, żeby przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść. Nie udało się. Ja tu troszkę go, nie wiem, uspokoję i powiem, że to się nic nie stało, bo z Tyskimi remis to jest naprawdę dobry wynik. No, jak będzie dalej, to zobaczymy przebieg wydarzeń, no ale strata Tyskich może dziwić, bo przypomnę, że na hali tych strat mieli mało, aczkolwiek tam też im się przydarzały remisy, a i tak pierwsze miejsce w Cugdach osiągnęli. Może to jest taki pstryczek w nos, no bo oni może, że nie traktują poważnie tego sezonu, to za daleko idące wnioski, ale naprawdę ta kadra tam jest wąska i to się może zemścić w końcu. No może się zemścić. No ja nie wiem, czy w ogóle Tyskie by myślały o awansie do wyższej klasy rozgrywkowej, bo oni już na hali pokazali, że im się dobrze gra w drugiej lidze. Tylko, że na hali zwycięstwa im przyszło bardzo łatwo, natomiast tutaj może być ciężko, bo Sigma to stary zespół, który sukcesywnie podnosi swoje umiejętności, ale jak patrzymy na te nowe zespoły, to one też są niezłe, także no tutaj może być różnie. Jednym z tych nowych jest dobrze znany Tyszanom FC Zawodzie, zremisowali ZS1. Mocne ZS1 naprawdę, to potem jeszcze powiemy o nich pod koniec tygodnia, kolejne zwycięstwo. Chyba wracają do tych dobrych, pamiętnych momentów, kiedy byli o włos, pamiętamy ten transfer Czesława Miki, o włos do awansu do pierwszej ligi. Tak, i ten zespół z roku na rok pokazuje, że jest zespół tam może nie ma... Kadra jest stała, to są ciągle te same nazwiska, Michalik, Mrochen. Tak, nie ma jakichś tam wielkich gwiazd czy wielkich nazwisk z jakąś bogatą przeszłością piłkarską, ale to jest zespół, który corocznie robi postępy i no bardzo mi się to podoba, że to jest taka fajna paka znajomych. No ciągle to FC Zawodzie gra w kratkę, natomiast nie gra w kratkę Damian Klama. Znowu po pokonaniu praktycznie w pojedynkę Sigmy pokonał Capgemini, strzelił 3 bramki. No Klama naprawdę otwarcie tego sezonu rewelacja. No w ogóle zespół FC Intercity chyba, nie pamiętam kiedy oni w pierwszych dwóch meczach zdobyli komplet punktów, bo to no, nie mamy aż na tyle czasu, ale może kiedyś przysiądziemy nad swoją historią Redboxu i to sprawdzimy, bo ja nie pamiętam, żeby zespół FC Intercity miał komplet punktów, co prawda tylko po dwóch spotkaniach, ale jednak i oby tak dalej. Również po dwóch meczach komplet punktów ma Sportspub. Tu dużo łatwiej sobie przypomnieć, kiedy drużyna Felisa taki start miała. Nigdy nie miała, bo to jest ich drugi sezon. Poprzedni był bardzo słaby. No teraz jest drugie zwycięstwo z rzędu. Bartosz Wieczorek strzelił 3 bramki, ale wszystko omawianie tego meczu z IBMersami zaczniemy od sprostowania tego, że IBMersi to nie jest... Jeszcze w tym meczu była drużyna, można powiedzieć, mieszana. Natomiast na dzień dzisiejszy już na pewno to nie jest drużyna mieszana z obcokrajowcami. To jest polska drużyna, w której są sami rodacy. Tak, dokładnie jak powiedziałeś. Grają tam tylko zawodnicy mieniący się obywatelstwem polskim. Ale niestety nie dali rady Sportspubowi, chociaż tam był fajny mecz, fajna pogoń. Adam Musiałek
w 47 ścielił na 2-3, niestety do remisu brakło czasu. Strefa zabawy, pierwsze zwycięstwo w sezonie nad Capgemini, to jest druga porażka po tej klęsce z Intercity, tego zespołu, obcokrajowców i Polaków łączonych. Łukasz Łupa, dwie bramki, asysta. No strefa zabawy zaczyna swój marsz w górę tabeli? Czy to był jedynie taki wyskok? Nie, ja myślę, że to zespół tak też fajnie prowadzony przez swojego kapitana. No myśmy mówili, że oni z meczu na mecz będą silniejsi, to się potwierdza. No czekamy na kolejne występy. Ja myślę, że to będzie zespół bardziej z czuba niż z dołu. Capgemini chyba potrzebują takiego wyniku, bo akurat ten mecz z strefą zabawy sędziowałem, to naprawdę jest fajny potencjał, kilku fajnych, ciekawych zawodników. No ale muszą coś wygrać, żeby uwierzyć w siebie i zacząć iść w górę w tabeli. Na razie jest kiepsko. No my tak mówimy, że to jest nowa drużyna, a to przecież gro zawodników grało. Mówiliśmy o tym tydzień temu, także oni nie do końca nie wiedzą i nie znają zasad tutaj naszej ligi. Także ja myślę, że oni szybciej niż inne zespoły się zaaklimatyzują i to, co wspomniałeś, będą grać jeszcze lepiej. Bardzo dobrze swoją przygodę w Redboxie zaczęli gracze Bad Boys, to jest ten nowy twór. Prowadzili 3-1 z FC Chupacabrą, natomiast ci starzy wyjadacze Goumana, między innymi jego syn Martin, odmienili to wszystko w drugiej połowie. Martin strzelił 3 bramki, udało się przechylić szale zwycięstwa. No dobrze, że Chupacabrze udało się wygrać, bo naprawdę jakby mieli 2 porażki na otwarcie, to by się mogli chyba załamać. A to taka drużyna jest, jak im nie idzie na początku, to nie idzie przez cały sezon. A jak idzie, no to naprawdę potrafią walczyć z każdym, być może nawet o medal. No coś w tym jest, Tadek to trzymie dość mocno, ale gdzieś w głowach tych zawodników jest, że to, co wspomniałeś, jak idzie, to idzie, jak nie idzie, to ciężko ich, że się tak wyrażę, nawrócić. Natomiast Bad Boys, kapitan, przyszedł po meczu troszkę zdziwiony, bo mówi, byli przyszykowani na to, że będą raczej wygrywać niż przegrywać. Nazbierali niezłą pakę podobno byłych zawodników i okręgówki, i czwartej ligi, ale jak widać na Redboxie nie jest łatwo, nawet w drugiej lidze. No a był rozczarowany, bo mówi, nie to, że prowadzą do przerwy 3-1, to z niczego zrobił się remis i z niczego mecz przegrali, ale pierwsze śliwki, robaczywki, ja się będę przyglądał temu zespołowi i myślę, że to nie będą chłopcy do bicia. Tak jak powiedziałeś, nawet zawodnikom, którzy mają fajną przeszłość ligową, ciężko w Redboxie zaistnieć, jak nie ma drużyny. Póki co Bad Boysi nie mają, Chupacabra miała i to ona wygrywa ten mecz. MM Service and Assistance, ZS1 Katowice, to jest właśnie ten drugi mecz ZS1, za który trzeba ich pochwalić, wygrana 5-2. No MM, znowu pierwsze śliwki, robaczywki, chyba to samo co Capgemini, jak coś wygrają, jak uda im się fajny wynik osiągnąć, to powinno pójść z górki. No na razie 4 mecze i remis, stosunek bramek też nie ciekawi, ale to wszystko na razie. Ja myślę, że jak oni mają troszeczkę gorzej, bo i porozumieć się ciężej, czy sędziom coś się zapytać, czy może nie zawsze rozumieją to, co przeciwnik mówi. No, ale ja trzymię za nich kciuki, bo to chyba pierwszy raz, kiedy tylko wyłącznie obcokrajowcy grają w zespole. Mieliśmy dość sporo tych zespołów, ale to zawsze gdzieś 2, 3, 4 Polaków było. Natomiast tu jest stricte zespół złożony z zawodników zagranicznych. Także kibicujemy, trzymamy kciuki i będziemy bacznie obserwować. Daniel Malec i Sebastian Olszewski, no to chyba na dłużej trzeba zapamiętać te 2 nazwiska. Po hat-tricku w meczu z IBMersami, to oni poprowadzili AKF Profi Auto lidera tabeli do trzeciego zwycięstwa. 2 sprawy, pierwsza o AKF, druga o IBMersach, do których chciałbym, żebyś się odniósł. AKF jest liderem, wygrał pewnie 3 mecze, natomiast wydaje mi się, że ta drużyna nie powinna zbytnio przykładać zbytniej uwagi do tych zwycięstw, gdyż no, grała raczej z dołem tabeli, plus FC Ponalewce, które tam grało bez zmian i z kontuzjowanym w czasie meczu jednym zawodnikiem. A druga sprawa, no to ta kara, czerwona kartka, nieodpowiednie zachowanie Rubena, który już nie zagra w tym sezonie. No nie zagra, bo trzeba się umieć zachować. I kara musiała być dotkliwa, a jeżeli jeszcze jest poparta prośbą zespołu o to, żeby była jeszcze bardziej dotkliwa, no to trzeba spełniać prośby i temperować troszeczkę południowe temperamenty.
Więc myślę, że tak jest ok i wszyscy są z tego zadowoleni. A AKF Profi można tylko pogratulować. Ja mówiłem przed sezonem, że oni już grali kiedyś w Redboxie, a po nazwiskach, które widziałem wpisując skład tej drużyny, domyślałem się, że to będzie zespół, który raczej będzie w górze niż w dole. Powiedziałeś, że grali z tymi zespołami z dołu tabeli, ale, no ale wyniki są dość pewne i to jak po tym, że zespół jeszcze z pewnością nie jest zgrany ze sobą, to i tak jest dobrze, także myślę, że ten jakiś marsz w górę nie tabeli, a ligowych stopni w naszej lidze będzie podtrzymany i Profi Auto to jest mój taki cichy faworyt na to, żeby jesienią zagrał w pierwszej lidze. Tabela, tak jak wspominaliśmy, AKF na pierwszym, ZS1 goni na drugim zawodzie, natomiast czwarte, piąte miejsce to właśnie ci, którzy na razie nas mocno zaskakują, Sports Pub Inter. Przechodzimy do drugiej ligi grupy B. Projekt z grupa Zarmen, no grupa Zarmen, trzecia porażka w tym sezonie, natomiast trzecia, no bardzo pechowa i bardzo minimalna. Tutaj Adam Tomasik strzelił tuż przed końcem meczu na 3-2 dla projektu. No pechowy ten start grupy Zarmen, dużo mocniejszej notabene grupy Zarmen niż w tym pierwszym premierowym sezonie, który dokładnie rok temu był. No, 3 mecze, 0 punktów, mówi wszystko za siebie, aczkolwiek to, co wspomniałeś, oni dużo lepiej grają z jakimś większym zębem, większym zaangażowaniem i z większą jakąś taką mądrością piłkarską. Także ja myślę, że punkty przyjdą i mam nadzieję też, że zawodnicy tego zespołu się nie podłamią gdzieś tymi nieciekawymi wynikami, bo wszystko można zmienić, także do sezonu jeszcze zostało kilka meczy, może nawet kilkanaście, także spokojnie panowie, róbcie swoje, a na pewno będzie coraz lepiej. Marmozeta, wyzwolenie 8-4, znowu świetny Przemysław Masiewicz, no chyba nigdy nie miał po 2 meczach 10 goli, naprawdę chyba powalczy o koronę Króla Strzelców, zobaczymy jak będzie dalej, no ale ten początek sezonu imponujący Masiewicza. No nie wiem, co wpływa tak na niego, bo faktycznie imponująca skuteczność. 2 mecze, 10 bramek, no to... Spodziewa się potomka, no może teraz już jak kręcimy ten program, ma potomka, ale świetnie gra. Czapki z głów, no to też o tym słyszałem, ale to tak nie zawsze na forum trzeba wszystko mówić, także... No fajnie, bo ten zespół, to co powiedziałem, organizacyjnie no siłą rzeczy jest kojarzony z niegalaktycznymi z hali, bo większość tego zespołu tam grała, no a tam skończyło się jak się skończyło. No a tutaj pełna profeska od samego początku, a i wyniki za tym idą, 2 mecze, 6 punktów, pogratulować i czekać z niecierpliwością na kolejne mecze. Pit Stop Service, Tajfun, no ciężka przeprawa Tajfunu, lidera i tego głównego kandydata do złotych medali. Pit Stop Service, ten początek sezonu sami tacy właśnie ciwie faworyci i z każdym z tych faworytów, między innymi właśnie z Tajfunem, Pit Stop Service świetnie sobie radzi, przegrywa minimalnie, no ale to naprawdę nie można na tą drużynę patrzeć pod kątem wyników, bo na razie tylko 4 punkty w 4 meczach. Bo o drugim meczu zeszłego tygodnia jeszcze porozmawiamy, ale naprawdę fajnie wyglądają na tle. Jak będą troszeczkę słabsi teoretycznie rywale, to powinni punktować cały czas z gracze Pit Stop. No jedni i drudzy bardzo, bardzo dobrze się pokazali i to na pewno będzie siła tej drugiej ligi grupy B. Tajfun, mówiliśmy o nich już, chwaliliśmy ich i mówiliśmy, że widzimy ich w roli faworytów, natomiast Pit Stop, no tak samo, no kadra tego zespołu pozwala wierzyć w to, że oni będą, na pewno nie będą dostarczycielami punktów, a wręcz przeciwnie. No ten mecz pokazał, że potrafią grać i pewnie jeszcze nie jednemu punkty odbiorą. Doszli Tajfun z 2 do 5 na 5-5, ale Krzysztof Bąk w 47 minucie kompletując hat-tricka daje 3 punkty Tajfunowi. Orzapak, Czerwone Byki, no tutaj bardzo ostry taki fizyczny mecz. Zresztą oba zespoły znane są z tego. Tam kontuzja Doriana, miejmy nadzieję, że nic poważnego. No i Krzysztof Kleczka, co tydzień będziemy wałkować to i nazwisko. 45 minuta daje zwycięstwo 2-1, Orzapak zaczął od 3 zwycięstw. No nie to, że Kleczka strzela bramki, to strzela takie arcyważne bramki, no bo tu kolejna bramka, która dała 3 punkty. No i tak jak kiedyś transferem sezonu był wspomniany tutaj wcześniej Czesław Mika, tak teraz chyba będziemy to, co mówisz, co tydzień mówić, że to chyba jest transfer sezonu, bo też nie pamiętam, żeby Orzapak zaczął którykolwiek z dotychczasowych sezonów od 3 zwycięstw, a tak to się ma w tym roku i duża w tym zasługa Krzysztofa. Tak samo jak chyba nie pamiętamy, kiedy Byki zaczęły od 2 porażek, no na razie ciężko to wygląda.
No cienka, aczkolwiek dwie takie skromne te porażki, można powiedzieć troszkę pechowe, także ja bym tutaj nie stawiał krzyżyka na tym zespole. A powiem szczerze, jakoś tak im się bliżej jeszcze nie przyjrzałem tej wiosny i muszę to zrobić i gdzieś tam przemyśleć, czemu oni tak, a nie inaczej zaczęli. Wszystko się może zmienić w tym tygodniu. Dwa mecze z MPFC i projektem. Rockwell Cosmic, Rockwell ciągle te problemy kadrowe, ale wystarczyło to na Cosmic, które no, gra w klatkę, potrafi naprawdę no, zagrać świetnie koncertowo, ale potrafi też przegrać taki meczek no, z mocno okrojonym kadrowo Rockwellem. 3-1 Łukasz Wygoda, dwie bramki. No co ciekawe, co będzie, jak ci wszyscy najmocniejsi powracają, Kremlewski, Cyran. No czy wrócą, bo no Cyran nie wiem jak tam z tą ręką, czy jeszcze w gipsie, czy już nie. No Rockwell w ogóle jest takim zespołem, że bardzo mało traci bramek, czasem szczeli, ale też specjalnie nie jest jakiś rozstrzelany. No taki typowy średniak, aczkolwiek no nie wiem czy zaliczyć go do faworytów tej drugiej ligi, czy nie. No czas pokaże, no. Na razie jakoś to wygląda, aczkolwiek zwycięstwo z Cosmix, no ten Cosmix też taki bardzo chimeryczny, to co mówisz, i ciężko tutaj jakieś prognozy tak dla jednych, jak i drugich snuć, bo to naprawdę takie dwie zagadki. Dopiero w czwartym meczu w swojej nowo pisanej historii Redboxu pierwsze zwycięstwo zanotowali sami swoi, którzy w takim mocno zimowym meczu pokonali projekt 5-2. Dawid Pytlarz nie grał w tych pierwszych trzech meczach, zagrał właśnie przeciwko projekt, strzelił dwie bramki, naprawdę wyróżniający się gracz. No ale piłki nożnej, w tej piłce nożnej wtedy nie było za dużo, no bo murawa i obfite opady śniegu naprawdę spowodowały, że ten mecz przypominał bardziej chyba hokej niż piłkę nożną. No może hokej to nie, bo nie było kijów i krążka, ale no naprawdę warunki ciężkie i na pewno tutaj warunki rządziły i dzieliły i kto się do tych warunków umiał lepiej przystosować, ten wygrywał. Tak było w tym przypadku, w przypadku samych swoich. Także no, tutaj też bym nie rokował nic po tych czwartkowych spotkaniach, no bo to co wspomniałeś, aura była taka jaka była i te wyniki mogły być też różne. Aczkolwiek tak jak mówiliśmy, pierwsze zwycięstwo samych swoich, pną się w górę tabeli, prawie na czele jej jest Eko Gaz, który też w takim zimowym meczu pokonał Pit Stop Service 6-3, tam już do przerwy było 4-0. Znowu Marek Mazik, chyba celujący w koronę Króla Strzelców, to co nie udało mu się na hali, tutaj spróbuje uzyskać. 3 mecze, 7 punktów, 2 zwycięstwa, 1 remis z Tajfunem. Naprawdę Eko Gaz wygląda mocno i pewnie będzie mocny. Natomiast Pit Stop Service, no poprzez panej pierwszej połowie w drugą wygrał, no ale to już niestety przy 0-4 po 25 minutach nic się nie dało wyciągnąć. No nie dało się wyciągnąć, poza tym no Eko Gaz, no jest to zespół dobry i trudno, żeby roztrwonił taką przewagę. Natomiast wracając do białych, bo w takich strojach występuje Eko Gaz, no na pewno ta gra na hali im pomogła, bo gdzieś tam się skonsolidowali, gdzieś poznali naszą ligę, troszkę pograli ze sobą, no i to przynosi efekty, bo no co prawda nie komplet zwycięstwa, ale porażki jeszcze ten zespół nie zanotował i myślę, że to będzie taki zespół, którego trzeba będzie gonić i który będzie raczej uciekał towarzyszom, aczkolwiek wydaje się po tych pierwszych jakichś tygodniach rozgrywek, że ta grupa B jakby była troszeczkę mocniejsza niż grupa A i tu będzie chyba ciężej o wywalczenie miejsca dające awans do pierwszej ligi. Tajfun, Orzapak, Ekogaz, MPFC, to jest czołówka, która twoim zdaniem się krystalizuje i będzie uciekać kontrkandydatom? No na pewno z 2-3 zespoły z tej czwórki, które wymieniłeś, to na pewno. Piątka plus bramkarz, który był no, wielką zagadką. Tytus Malich, 13, no ale tu równie dobrze można postawić na Łukasza Jokla z Bonito, a w polu Bartłomiej Mączka, jeden z tych motorów napędowych Tajfunu, Paweł Olszynka, który no, coś z niczego zrobił, bo strzelił w bramkę w osłabieniu w samej końcówce starcia z Demetrixem. Martin Gouman, który miał świetną połówkę drugą, udało się dzięki temu pokonać Chupacabrze Bad Boysów. Piotr Zmysłowski, który imponuje od początku sezonu, ten lider pubu pod piątką, no i Bartosz Wieczorek, hat-trick, bardzo ważne zwycięstwo Sports Pubu, który też celuje w podium. Ty byś na Jokla postawił. No chyba tak i wtedy by ktoś był z Ekstraligi, tak? Po raz chyba pierwszy od niepamiętnych czasów nie ma żadnego zawodnika ekstraligowego w tej szóstce, ale to może też i ciekawie.
bo przecież stawiamy na sport amatorski i niech amatorzy lub półamatorzy czują się zaszczyceni, a na pewno zasłużyli, żeby być w tej szóstce. Po świętach taki też krótszy tydzień, 3 dni meczowe plus 1 puchar, a potem to już z kopyta ruszamy, bo już widzę, że mecze rozpisane nawet na 19:30. Tak, no te mecze raz będą o 19:30, raz nie, ale spokojnie patrzcie w terminarz w najbliższych dniach, a właściwie jak wy to będziecie oglądać, to już prawdopodobnie będzie na kolejny tydzień terminarz. Także nic, tylko grać, spotykać się wieczorem na Rapidzie, zapraszamy serdecznie, bo tak jak widzicie, emocji nie brakuje. I jeszcze raz powtórzę, że postaramy się, żeby tych materiałów filmowych było więcej, ale to musi Aura nam trochę w tym pomóc. Zapisy, czekamy. No oczywiście, jeżeli ktoś chce. Ktoś się jeszcze zdąży wyrobić się do końca sezonu, jakby teraz się zapisał? Tak, oczywiście. Ja pamiętam, że kiedyś drużyna się zapisała na 1,5 miesiąca przed końcem i zdążyli, i to jeszcze z dobrymi wynikami, także macie jeszcze czas. A przydałaby się jedna drużyna, żeby uzupełnić skład drugiej ligi grupy B. Adam Komin, Andrzej Rostropowicz, do zobaczenia za tydzień. W poniedziałek będziemy kręcić kolejny odcinek Cafe Redbox.